Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. To już taki odcinek spóźniony, bo miał być wczoraj było dużo sportu. I pozwólcie, że już po skokach, po zawodach powiem wam więcej. Ale szybko chciałem powiedzieć, co dziś będzie, żebyście nie przegapili różnych zawodów. Dziś jest stawka drużynowa, a najpierw przejdę do kwalifikacjach. Wygrał Yukiya Sato, który jest rekordzistą także skoczni. Drugi był Markus Andrzej-Bichler, a trzeci Andrzej Stękała. Na siódmej lokacie znalazł się Dawid Kubacki, na 11 Klemens Murańka, na 19 Kamil Stoch i chyba albo na 23, albo 24 Piotr Żyła. I Piotr Żyła został zdyskwalifikowany. Ale o tym już później. Dziś zawody drużynowe. I skaczemy czwórką czas, można powiedzieć, najlepszych. Na belce z Polaków znajdzie się Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Kamil Stoch. Tylko trener, będzie później mega dużo odcinków o kwalifikacjach, o różnych wpadkach i dodatkowo jeszcze będzie o trenerze i będzie o Krawcie. Ale od razu o Krawcie teraz powiem. Stefan Kraft nie wystąpi do końca już sezonu, tak powiedział, ale nawet jak nie do końca, to w Zakopanem. Powiedział, że jest zmęczony fizycznie. Tak byśmy powiedzieli, żeby może zaczął Piotr Żyła, drugi był Andrzej Stękała, trzeci Kamil Stocha, czwarty Dawid Kubacki, albo odwrotnie. Dziś tak nie będzie. Zacznie Piotr Żyła, później będzie Kamil Stoch, później będzie Andrzej Stękała, a czwarty, ostatni z Polaków, będzie skakał Dawid Kubacki. Wierzymy w Polaków, że dziś, uważam, że dziś będzie dziś 9 zespołów. Myślę, że Polska stanie na najwyższym stopniu podium. Drudzy będą Niemcy, a trzecia Norwegia. Mamy nadzieję, że to nam się uda i że będziemy mogli zdobyć 400 punktów. Jesteśmy liderem klasyfikacji Pucharu Narodów, ale Norwegowie już do nas mają bardzo mało punktów. Możecie powiedzieć, że Andrzej Bichler jest w dobrej formie Zakopanym, ale Norwegowie wczoraj gra na ród kwalifikacjach. Dopiero 44 lokata prawie się nie zakwalifikował do jutrzejszego konkursu. Ale jutro też musi lepiej skoczyć, bo możliwe, że jak skoczy, to ani jednego punkta nie zdobędzie. Dziś zaraz zacznie się studio o 15:10. O 16:10, tam o 16:05 już włączajcie telewizory na skoki. Serdecznie na nie zapraszam. Dziś będzie jeszcze, oprócz skoków, dziś jeszcze znajdzie się na moim kanale piłka ręczna. Bo jak wiecie, mam Mistrzostwa Świata, ale to już w następnym odcinku. Dziś po skokach, jakbyście pytali. No dobrze, wierzymy w Polaków i cieszmy się, że możemy startować i kibicujmy im, żeby jak najdalej skakali, a my się widzimy po konkursie. Na razie dobrego dnioneczka. Po prostu dobrego eleczko. Jo!